Mediana zestawu sześciu danych liczb 4, 8, 21, a 16, 25 jest równa 14. Zatem mamy znaleźć liczbę a. Mediana to jest element środkowy zbioru uporządkowanego. Jeśli jest parzysta liczba elementów, to bierzemy średnią z dwóch środkowych elementów. Najpierw postarajmy się uporządkować nasz zbiór. Czyli to byłoby tak: 4, 8, 16, 21, 25, no i na razie na końcu postawię A, bo tak naprawdę nie wiem, ile ono wynosi. I zobaczmy, jeżeli wziąłbym medianę z takiego zestawu danych, no to musiałbym te dwie środkowe liczby sumować i podzielić na 2. Czyli 16 plus 21 na 2, ile to będzie? 30, 37 na 2, to jest 18,5. Za dużo, ponieważ ta mediana ma wynosić 14, czyli zdecydowanie za duże liczby, czyli to A muszę gdzieś przesunąć i teraz zobaczmy, 16 jest większa od 14, czyli muszę to A przesunąć przed 16, tak żeby A plus 16 mogło stworzyć 14, no bo 16 plus 8, no to będzie 24 na 2 za mało, czyli to A muszę wstawić tutaj między te dwie liczby, czyli będziemy mieli 4, 8, A, 16, 21, 25 i biorę średnią z tych dwóch elementów, czyli A plus 16 na 2 ma dać nam medianę, czyli 14. Mnożę przez 2 stronami, A plus 16 to jest 28, 16 na drugą stronę, A to jest 28 minus 16, czyli nasze A jest równe 12, czyli jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź B.